W dzisiejszym odcinku poznacie kontrowersyjne fakty z historii Rosji, ale skupimy się wyłącznie na czasach caratu. Dowiecie się, przez ile lat ciało Mikołaja II było zaginione i kto dał próbkę DNA, żeby potwierdzić jego tożsamość. Usłyszycie też kilka pikantnych szczegółów z życia słynnej carycy Katarzyny. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Bellona, które niedawno wydało książkę Christophera Machta Spowiedź carycy Katarzyny II. Autor zebrał korespondencję i zapiski rozmów władczyni z jej kochankiem, królem Polski Stanisławem Augustem. Dowiecie się z niej m.in. co robiła w swoim pokoju rozkoszy oraz jak wyglądała bursztynowa komnata, w której spędzała czas. Jeśli chcecie poznać dzieje wielkiej carycy z jej punktu widzenia, koniecznie sięgnijcie po tę książkę. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 10. Co się stało z carem Mikołajem II? Mikołaj II był ostatnim rosyjskim carem, który wraz z całą rodziną, żoną, carycą Aleksandrą i ich pięciorgiem dzieci został zamordowany przez bolszewików w Jekaterynburgu w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku. Przez wiele dekad zwłoki carskiej rodziny były zaginione. Ciało Mikołaja II i jego żony oraz trójki dzieci odnaleziono dopiero w 1991. W identyfikacji i potwierdzeniu tożsamości szczątek śledczy potrzebowali próbki DNA krewnych. Z pomocą przyszedł im książę Edynburga, Filip, mąż angielskiej królowej Elżbiety, który był spokrewniony z siostrą carycy Aleksandry. W 2000 roku rosyjska cerkiew prawosławna uznała Mikołaja II i jego rodzinę za świętych. Ciała pozostałej dwójki dzieci, carewicza Aleksieja i księżniczki Marii, odnaleziono w kopalni w okolicach Jekaterynburga dopiero w 2007 roku. Cerkiew zleciła dodatkowe badania potwierdzające tożsamość odnalezionych zwłok i w końcu w 2015, prawie wiek po dramatycznej lipcowej nocy, cała carska rodzina spoczęła w jednym miejscu. Numer 9. Niezniszczalny Aleksander II. Już w okresie caratu Rosja obawiała się niepodległości Ukrainy. Jak informuje portal Nasza Historia, Aleksander II, chcąc ukrócić narodowe nastroje, wydał w 1876 ukaz Emski, który zakazywał używania na terenie państwa języka ukraińskiego i nazwy Ukraina. Zakazywał on wydawania książek czy wystawiania spektakli, a z bibliotek szkół poznikały wszystkie publikacje po ukraińsku. Dokument ten był tajny, a jego odtajnienie nastąpiło dopiero w 1930 roku. Formalnie uchylono go 23 lata wcześniej, w 1907. Aleksander II ewidentnie nie był ulubionym władcą. Portal Ciekawostki Historyczne przytacza pewną legendę, według której gdy car udał się do Paryża, pewna cyganka wywróżyła mu, że na jego życie dokona się 6 zamachów i dopiero 7 miał być udany. Nie wiadomo, czy do spotkania wróżbitki z władcą rzeczywiście doszło, ale faktem jest, że na życie Aleksandra dokonano później 6 nieudanych zamachów. 3 razy strzały zamachowców chybiły, nie powiodły się też 3 zamachy z użyciem dynamitu. Autor pierwszego skonstruował wadliwą bombę, drugi spóźnił się na miejsce akcji przez zamieć, a trzeci zaspał z wysadzeniem mostu, przez który przejeżdżał powóz z Aleksandrem. 7 udanego zamachu dokonał Ignacy Hryniewiecki, który do zabójstwa także wykorzystał bombę. Czasem nazywany jest pierwszym polskim terrorystą. Numer 8. Lubieżna caryca. Można powiedzieć, że okazałość dokonań carycy Katarzyny w sferze publicznej szła w parze z potęgą jej wyczynów w alkowie. Jednym z jej partnerów seksualnych był młodziutki w momencie, gdy się poznali, przyszły król Polski Stanisław August Poniatowski, dla którego romans z rosyjską monarchinią był pierwszą intymną relacją. Jak relacjonuje w swojej książce Spowiedź carycy Katarzyny II Christopher Macht, wszystko zaczęło się w Białymstoku. Tam właśnie, na balu u wojewody krakowskiego, Jana Klemensa Branickiego, angielski ambasador w Rzeczypospolitej, Sir Charles Hanbury Williams, poznał Stanisława Augusta Poniatowskiego. Młody arystokrata tak przypadł mu do gustu, że zaproponował, aby został jego osobistym sekretarzem. Jak ujął to w swojej książce Macht, w 1755 poseł brytyjski został odwołany z Warszawy i wysłany na placówkę do Petersburga. Wyjechał tam w towarzystwie 23-letniego Poniatowskiego. Ambasador szybko doszedł też do wniosku,
że warto byłoby bliżej poznać wielką księżnę Katarzynę. Było to jeszcze zanim jej mąż Piotr został carem. Brytyjski rząd zasugerował swojemu dyplomacie, by ten nawiązał z Katarzyną prywatne stosunki przez alkowę. Sir Charles miał ją oczarować wigorem i miłosnymi umiejętnościami. Tutaj jednak pojawił się problem. W 1755 polityk miał już prawie 50 lat i jak sam tłumaczył w liście do londyńskich zwierzchników, już nie domagał. Nie było szans, aby spełnił się w roli kochanka. Co ciekawe, już w tamtym czasie na rosyjskim dworze huczało od plotek na temat romansów Katarzyny. W tej sytuacji z pomocą ambasadorowi miał przyjść nie kto inny jak jego osobisty sekretarz, którego często nazywał przybranym synem, czyli Stanisław Poniatowski. Stanisław poznał Katarzynę na kolacji w czerwcu 1755 i już kilka miesięcy później rozgorzał pomiędzy nimi romans. Innym kochankiem carycy był oficer Grigori Potomkin. Potiomkin został później asystentem Katarzyny, rekrutującym jej kolejnych partnerów, na których przeprowadzał testy. Jak pisała, Potiomkin dbałbym nie wylądowała w łóżku z mężczyzną, który sprawiłby mi zawód albo naraził na jakąś chorobę. W tym celu nawet posyłał mych potencjalnych kochanków na badania lekarskie, by wykluczyć wszystkie problemy weneryczne. Gdy mój potencjalny faworyt był już przebadany zdrowotnie, trzeba było go jeszcze sprawdzić pod względem umiejętności erotycznych. Mój ewentualny wybranek był posyłany do łoża z pewną damą dworu, która w pełni mu się oddawała. Po takim spotkaniu zdawała szczegółowy raport Potiomkinowi z tego, jak mój potencjalny faworyt się spisał i czy wart jest tego, by zajmować czas carycy. Jeśli był, porywałam go do sypialni. Jeśli nie, Potiomkin odprawiał go z kwitkiem. Numer 7. Kim była Agafia Gruszecka? Zaledwie 17-letnia dziewczyna szlacheckiego polskiego pochodzenia zawróciła w głowie carowi Fiodorowi III, gdy ten ujrzał ją po raz pierwszy w cerkwi w 1680 roku. Agafię wyróżniała nie tylko uroda, ale też dość wyzwolony jak na owe czasy strój. Odsłonięte włosy, co charakteryzowało damy lekkich obyczajów, oraz dekolt. Dziś powiedzielibyśmy, że Fiodor wystalkował Agafię i wkrótce miała ona stać się jego wybranką. Jak możemy dowiedzieć się z portalu Wielka Historia, zawistni rywale, ojcowie innych kandydatek na żonę cara, rozpuścili plotki, że Agafia nie jest dziewicą, co stanowiłoby rysę na jej wizerunku. Agafia jednak sama zawalczyła o swoje dobre imię i została wkrótce żoną cara. W owych czasach los kobiet w Rosji był ciężki, były zależne od mężów, a jeśli ich nie miały, innych męskich członków rodziny. Nawet caryce czy dworzanki żyły w kobiecej części pałacu i nigdy nie pokazywały się publicznie. Agafia, która uzyskała lepsze niż jej przeciętna rówieśniczka wykształcenie, nie zgadzała się na takie warunki i wraz ze swym mężem Fiodorem pokazywała się w moskiewskich cerkwiach czy przyjmowała u jego boku zagranicznych posłów. Wprowadziła także bardziej wyzwolone trendy w modzie, wspomniane wcześniej odsłonięte włosy, zainicjowała także golenie zarostu i noszenie krótkich kontuszy. Wszystkiego tego dokonała niespełna w rok, gdyż w wieku 18 lat, urodziwszy syna, zmarła w połogu. Jej mąż odszedł niespełna rok później. Numer 6. Droga Katarzyny Wielkiej do władzy. Nawet najwięksi krytycy słynnej władczyni Katarzyny twierdzą, iż była ona jedną z najwybitniejszych kobiet w dziejach Rosji, choć urodziła się w niemieckim wówczas Szczecinie, w rodzinie niemieckich arystokratów. Szczegóły jej relacji z najbliższymi członkami rodziny przybliża w swojej książce Christopher Macht. Zofia Fryderyka Augusta, bo takie były imiona, pod którymi przyszła na świat późniejsza caryca, była bardzo blisko z ojcem, który ku jej rozpaczy zmarł, gdy była nastolatką. Jak pisała w jednym z listów Katarzyna, opłakiwałam go z 10 dni, zamknięta w swojej komnacie. Później nie dane mi było dalej się smucić, gdyż ówczesna caryca Elżbieta kazała mi wyjść z pokoju i pokazać się rosyjskiemu ludowi. Zaraz bowiem po tym tragicznym zdarzeniu Zofia trafiła na rosyjski dwór, gdzie przyjęła prawosławie, zmieniła imię na Katarzyna i poślubiła przyszłego następcę tronu, Piotra III, siostrzeńca wspomnianej Elżbiety. Było to w roku 1745, a 17 lat później Katarzyna obaliła swojego męża. Małżeństwo to nie było dobrane, para nie kochała się i oboje miewali kochanków. Rządzącej caryce Elżbiecie bardzo zależało na tym, by para spłodziła potomka. Tak bardzo, że nawet jeśli jego ojcostwo mogło być zakwestionowane,
to jej by to nie przeszkadzało. Gdy Katarzyna urodziła syna, Elżbieta od razu jednak przyjęła pieczę nad dzieckiem, co potęgowało niechęć Katarzyny do starszej carycy. Napięcia i intrygi dworskie ciągnęły się kilkanaście lat. W końcu po śmierci Elżbiety w 1762 na tron wstąpił Piotr III, który nie zaskarbił sobie sympatii poddanych. Nie okazywał żałoby po śmierci carycy, a także lekceważąco odnosił się do celebrowania świąt religijnych. Jednak główną przyczyną przewrotu, w wyniku którego Katarzyna objęła władzę, było wcielanie rozwiązań stosowanych w pruskiej armii, w armii rosyjskiej, a także dążenie do zbliżenia tych dwóch państw. Katarzyna wykorzystała to i z gronem spiskowców, a także popierającymi ich wojskowymi, 9 lipca po zaledwie kilku miesiącach urzędowania cara Piotra III otoczyła Pałac Zimowy w Petersburgu i ogłosiła manifest przyznający jej władzę. Piotr III został umieszczony w areszcie domowym, a później zamordowany. Numer 5. Zamach na cara Pawła I. Wspomnianym wcześniej pierwszym dzieckiem carycy Katarzyny i cara Piotra III był Paweł, choć ojcostwo cara było szeroko podważane. Jedni uważali, że ojcem Pawła był hrabia Sałtyków, jeden z kochanków carycy. Sam Paweł z kolei twierdził, że był nim Stanisław August Poniatowski. Paweł objął tron w 1796 w wieku 42 lat i z przychylnością odnosił się do Polaków. Między innymi zwolnił z więzienia Tadeusza Kościuszkę. Jak informuje portal Wielka Historia, w polityce wewnętrznej zajął się polepszaniem sytuacji chłopów, wydając prawo ograniczające ich pracę pańszczyźnianom na rzecz właścicieli ziemskich do 3 dni w tygodniu. Przez pozostałe 3 dni chłopi mogli pracować na własnej ziemi, a 7 dzień był dniem odpoczynku. Posunięciem tym władca zraził do siebie uprzywilejowane warstwy, szlachtę i duchowieństwo. Zajął się również reformą armii, walcząc z obecnymi w niej alkoholizmem i hazardem, a parający się nimi żołnierze byli surowo karani, łącznie z karami cielesnymi. Ograniczanie roli arystokracji i szlachty zniechęciło ich przedstawicieli do Pawła, dlatego zaczęli spiskować przeciwko władcy. W 1801 wysoko postawieni wojskowi opanowali rezydencję cara i zażądali jego abdykacji na rzecz syna, który także był członkiem spisku, który zakładał jednak, że Paweł nie zostanie zabity. Jeden z zamachowców chciał mu darować życie, ale przemoc spiskowców wymknęła się spod kontroli i zatukli cara na śmierć. Jego syn Aleksander, obecny w pałacu, po śmierci ojca rozpaczał, obawiając się łatki ojcobójcy. Ostatecznie jednak objął rządy. Numer 4. Tajemnice kochanki Piotra Wielkiego. Piotr I, zwany również Piotrem Wielkim, nie tylko dokonał w carskiej Rosji wielu reform, był również bardzo kochliwym władcą. Miał wiele kochanek, a jedną z nich była szkocka arystokratka Maria Hamilton. Gdy po 2 latach car zakończył romans z Marią, ta związała się z carskim adiutantem, który także ją zdradzał. Maria zaszła z nim w ciążę, jednak nie chcąc go tym do siebie zniechęcać, po urodzeniu dziecka udusiła je. Morderstwo wyszło na jaw, tak jak i inne przewiny Marii, na przykład kradzieże dokonywane na dworze. Maria została skazana na karę śmierci i do końca liczyła, że Piotr, mając wzgląd na ich wcześniejszą relację, jakoś ją ułaskawi. Tak się jednak nie stało i Maria została ścięta mieczem. Jej głowa potoczyła się, a obecny na egzekucji Piotr złapał ją, pocałował, następnie wygłosił krótki wykład o anatomii, znów pocałował i odrzucił w kąt. Numer 3. Dymitriady. Gdy w 1598 zmarł, nie pozostawiwszy po sobie żywego potomka, ostatni car z dynastii Rurykowiczów, w cesarstwie rosyjskim zapanował burzliwy okres zwany Wielką Smutą. Wówczas to w walkę o tron włączyły się także siły zagraniczne, m.in. strona polska wspierająca pretensje do tronu rzekomego syna Iwana Groźnego. Iwan Groźny zmarł w 1584. Jego pierworodny syn, Dymitr, utonął. Drugi zginął od feralnego uderzenia podczas kłótni z ojcem. Władzę objął więc trzeci syn Fiodor, który nie miał zbytnio talentu do przewodzenia krajem. Za sznurki więc w jego cieniu pociągał Borys Godunow, jego szwagier. Był jeszcze czwarty syn Iwana, także Dymitr, który w momencie śmierci ojca miał zaledwie 2 lata. Został odnaleziony martwy, a przyczyną jego śmierci były ciosy nożem. Twierdzono, że chłopiec sam zranił się podczas zabawy, choć nikt w to nie wierzył. Matka chłopca uważała, że za wszystkim stał głodny władzy Godunow. Po śmierci Fiodora, gdy Godunow oficjalnie został carem, sprawa Dymitra znów wróciła na tapetę, bo oto w 1603 roku na polskim dworze
Pojawił się rzekomo, cudownie ocalały młody Dymitr, szukając u magnatów poparcia w walce o tron. Nikt nie wierzył w jego opowieść. Najprawdopodobniej za Dymitra podawał się dawny prawosławny mnich. Jednak polskiej arystokracji przypadł do gustu taki pretekst do ingerencji w rosyjską politykę wewnętrzną. I tak ostatecznie Dymitr Samozwaniec został carem. Numer 2. Podbój Rusi przez Mongołów. Tylko 4 lata zajęło Mongołom podbicie mniejszych księstw ruskich. Inwazja wojsk Batu Hana rozpoczęła swą ofensywę w 1237, nie znając litości. Jak informuje portal Wielka Historia, wszystkie wsie i miasta, które stawiały opór, były doszczętnie niszczone, a ludność zabijana. Jedynie Nowogród ocalał, a to dlatego, że wiosenne roztopy pokrzyżowały szyki mongolskiej armii. Miasto to, tak jak i północno-wschodnia Ruś, znalazły się pod panowaniem Złotej Ordy, jednej części Imperium Mongołów. Jednak nowych władców nie interesowała ziemia, tylko pieniądze i rekruci, dlatego na mieszkańców nałożono szereg podatków. Ich bezwzględnym egzekwowaniem zajmowali się okrutni żołnierze, a władzę mógł objąć tylko książę, zaakceptowany przez najeźdźców. Wybierali tych, którzy zapewniali im największe zyski z podatków, także największy spokój na podbitych terenach, czyli najbrutalniejszych i najbezwzględniejszych. Takie podejście do władzy pogłębiało niechęć poddanych do książąt, a także zmniejszało poczucie odpowiedzialności politycznej tych drugich, którzy zaczęli nadużywać swych przywilejów. Postawa taka zachowała się wśród rosyjskich władców jeszcze długo po zakończeniu mongolskiej okupacji. Numer 1. Handel ludźmi w carskiej Rosji. Był bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem, którego zmierzch nastąpił dużo później niż w innych europejskich państwach. Rozkwit tego procederu nastąpił w XVIII wieku. Właściciele ziemscy masowo sprzedawali chłopów. Jak możemy dowiedzieć się ze strony Wielka Historia, w okolicach 1800 roku jedna osoba kosztowała od 200 do 300 rubli. Za taką kwotę można było nabyć również konia. Ale już rasowy pies myśliwski kosztował około 10 tysięcy, co oznaczało, że za jednego psiaka można było nabyć 50 chłopów pańszczyźnianych. Mimo że handlu ludźmi na targowiskach zabroniono w 1808, to i tak prawo pozostawało martwe. Po prostu od tego momentu ludzi teoretycznie nie sprzedawano, a najmowano. Kolejne próby walki z tą praktyką także pozostawały nieudane. Realia zmieniały się powoli, a niewolnictwo zaczęło zanikać na dobre wraz ze zniesieniem pańszczyzny dopiero w 1861 roku. I to już wszystko na dziś. Jeśli chcecie poznać więcej intrygujących, nieprawdopodobnych, a czasem okrutnych historii z życia rosyjskiego dworu i dowiedzieć się więcej o życiu jednej z najsłynniejszych rosyjskich władczyń, koniecznie sięgnijcie po książkę Spowiedź Carycy Katarzyny II Christophera Machta od wydawnictwa Bellona. W niej przeczytacie m.in. o tym, ile miała dzieci, którego ze swoich kochanków oceniła najlepiej oraz co najbardziej przeszkadzało jej w mężczyznach. Link do zakupu znajdziecie w opisie. Piona.